możemy zainaugurować rok obchodów jubileuszu 70-lecia naszej szkoły. Jesteśmy już po uroczystej mszy świętej, która odbyła się, miała miejsce w klasztorze ojców Franciszkanów, która w piękny sposób została też uświetniona przez naszych uczniów, naszą orkiestrę, nasz chór, naszych nauczycieli, którzy także towarzyszyli swoim podopiecznym, swoim uczniom. A teraz chcielibyśmy przywitać w gronie naszych przemyskich niedźwiadków, naszego muzycznego misia, kontrabasistę. Wielu mnie pytało, dlaczego akurat kontrabas? Bo przecież to taki bardzo misiowy instrument. Miś jest słusznych rozmiarów, kontrabas też, więc myślę, że pasują do siebie znakomicie. Chcielibyśmy tego misia w tym naszym miejscu tutaj dzisiaj zainaugurować. Bardzo się cieszę, że ten pomysł doszedł do skutku, bo to jest nasz wspólny, całej społeczności szkolnej Niedźwiadek. Wspólnie uzbieraliśmy należną kwotę, którą zbieraliśmy przez prawie pół roku. Zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele, czyli mówiąc krótko, cała społeczność szkolna zrzuciła się, bo to też przez zrzutkę.pl było organizowane, aby ten miś mógł dzisiaj stanąć przy naszej szkole i być z tej okazji jubileuszu szkoły zainaugurowanym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dorzucili ten nawet najdrobniejszy grosik do tej inwestycji, bo ja to też postrzegam jako taką inwestycję w promocję naszej szkoły.